Witam serdecznie. Mam nadzieję, że wszyscy przez święta się już najedli i na pewno teraz z nowymi siłami wracają do pracy. Kochani, dostałem pytania na temat szlifierki Gosset, którą ja posiadam, ponieważ na jakimś forum powiedziano, że ona niestabilna do dupy i jakie jest moje zdanie. Słuchajcie, do tej pory pracowałem czymś takim, już wam pokazuję. Zwykły czołg obsadzony w jakiejś tam drewnianej konstrukcji, która mi pomagała przy szlifowaniu. I też się dało robić, więc wszystko, co jest lepsze, inne w konstrukcji, na pewno powoduje to, że dla mnie jest wypasem. Ale wracając do tematu, pokażę wam tą moją szlifierkę. Słuchajcie, bardzo fajna głowica z ustawianym stolikiem do pracy. Bardzo wygodny naciąg. I co ważne, no ja nie posiadam siły, więc firma Gosset bez problemu sprzedała mi szlifierkę z silnikiem po prostu jakimś tam jednofazowym pod zwykłe 220 V, to tam 230, jaka nie wiem, tam u nas jest norma. I nie ma problemu. Taśma, która się kręci w tej szlifierce, to jest 2 metry na 5 cm. Tutaj oczywiście firmowo jest jeszcze osłona. Żeby nie było, oczywiście jest. Ja ją zdjąłem z wiadomych przyczyn. Szlifuję tutaj na tej rolce po prostu zaokrąglenia noży. I stabilność pracy. Przykręcona jest szlifierka po prostu do blatu biurka. Tu się nic naprawdę nie dzieje. Słuchajcie, no jeżeli się nie wymaga od tego urządzenia mechaniki precyzyjnej, nie ma w ogóle najmniejszej sprawy. Co jest fajne w tej szlifierce? Mamy możliwość przekręcenia tej szlifierki, słuchajcie, zupełnie na bok i pracy jak gdyby w dwóch płaszczyznach, czyli w tej chwili to, co widać, to jest praca w pionie. Ja tutaj odkręcę stolik i zaraz to pokażę, że można bardzo fajnie sobie tą szlifierkę skonfigurować. W tej chwili mamy zdjęty już stolik, możemy pracować pełną powierzchnią tutaj tej głowicy i jej sztywnego elementu. Tu możemy docisnąć i wyprowadzać kształt noża. Ale teraz ta rzecz najfajniejsza, nie wiem, czy mi się to jedną ręką uda zrobić. Spróbujemy. Voilà. Szlifierka w tej chwili zaczyna pracować nam w poziomie. Oczywiście mamy tutaj otwory na śruby. I możemy przykręcić z powrotem stolik, tak żeby nam tutaj coś ułatwiał. Do szlifierki ja od razu w zestawie dostałem taki element. Po zdjęciu głowicy, o tej głowicy, wkręcamy sobie coś takiego. I możemy szlifować bardzo małe zaokrąglenia. Ja za chwilę przerobię tą szlifierkę i wam to po prostu pokażę. Ok, tak wygląda w tej chwili przerobiona szlifierka. Jest zdjęty ten element, ta głowica założona jest troszeczkę inna. Jak widać, można szlifować bardzo drobne elementy, znaczy drobne zaokrąglenia w tej chwili. I to samo. Szlifierka oczywiście może pracować w poziomie, no bardzo wygodna sprawa. Ja jestem zadowolony i ta szlifierka mi się bardzo, bardzo mocno sprawdza. Są dodane takie drobne smaczki, jak chociażby ustawianie, jeżeli przeszkadza komuś, więc mamy przycisk zwalniający. Możemy, nie odkręcając oczywiście, zmienić położenie tego pokrętła. Słuchajcie, żeby było wszystko jasne, nie mam ani grosza od firmy Gosset, wręcz przeciwnie, musiałem im zapłacić za urządzenie. Nie robię im reklamy, po prostu stwierdzam, że ta szlifierka od nich na miarę tej amatorszczyzny, którą ja oczywiście uprawiam, jest bardzo dobrym urządzeniem. Możecie sobie tam wszystko obejrzeć na stronie Gosset oczywiście.
Ja z nimi miałem bardzo dobry kontakt, nie było problemu z, no, z e-mailowo i telefonicznie, żeby się skontaktować z firmą, gdyby coś. Sprzedają też pasy do tych szlifierek. Nie dosłali mi niechcący gdzieś tam dwóch śrub, natychmiast je dostałem. Naprawdę no, fajna firma, tak jak mówię, nie robię im reklamy. Pozostawiam każdemu indywidualnie rozpatrzenie, no, czy chce wydać na taką szlifierkę, czy może jest w stanie sam sobie zbudować taniej urządzenie. No ja nie miałem takich możliwości, a jak zacząłem wyliczać przez siebie zrobioną szlifierkę, gdzie nie mam urządzeń, musiałbym prawie wszystko zlecić, toczenie, spawanie i tak dalej, to wyszło mi taniej kupić po prostu to w Gosecie. Polska firma, polska szlifierka. Może warto, no może wspierajmy jednak polski przemysł, mimo wszystko. Dzięki serdeczne.